Pana Sławomira Zachariasza, prezesa organizacji. Dziecku pomocną dłoń. Pana posła Riada Hajdara. Pana Mariusza Filipiuka. Pana Krzysztofa Adamowicza. Pana Zbigniewa Kota, burmistrza miasta. Oraz wszystkich dobroczyńców, gości serdecznie witamy. Organizacja Podaj Dziecku Pomocną Dłoń z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim istnieje już od 30 lat, a jej głównym założeniem jest pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski. Od wielu lat jestem w jakiś sposób związany z tym stowarzyszeniem, z tą fundacją i znam bardzo dobrze pana prezesa. To jest człowiek, który poświęcił całe swojego życia do tej pory w pomocy innym. Pomoc to nie jest tylko gadaniem, mówieniem, wypowiadaniem różnych teorii. Pomoc prawdziwa to jest to, co człowiek robi dla drugiego człowieka. I tu właśnie pan Sławomir był i jest, i mam nadzieję, że nadal będzie. Daj Boże mu wiele lat życia. Będzie takim przykładem, że trzeba więcej robić, aniżeli gadać. 30 lat, piękny czas, dużo osiągnięć. Jak to się dzieje, że udaje się panu wszystko zrealizować i nieść pomoc dzieciom? No przez 30 lat udawało się, dopóki choroba nie szarpnęła. Niestety zdrowie nie pozwala na dzień dzisiejszy tyle zrobić. Już wycisku z siebie i niestety proponuję na zamianę stanowisko prezesa głównego. Kto miałby być tym prezesem? Wszystko się dzisiaj powinno ujawnić. Dzisiaj się wyjaśni. Panie prezesie, a gdyby pan powiedział największe sukcesy stowarzyszenia? Tak jakby pan... Trudno powiedzieć, bo bardzo dużo od kolonii, od wycieczek. Co? Z czym powiedz? No ze wszystkim. No, ogólnie nie było czasu marnowanego. Każdego roku po 5-4 imprezy były organizowane i festyny, i niefestyny, wszystko. Dla dzieci? Tak, wszystko dla dzieci. Jakie statystyki, panie prezesie, prowadzicie? Ile paczek, dzieciakom, ile paczek, ile się przewidzi? Przeważnie około 250 paczek. 250 paczek, ale tylko w jednym roku, czy łącznie? Przeważnie tak się przerzuca, każdego roku. A no właśnie, każdego roku po 250 paczek. Udało nam się każdego roku, jak na dzień dzisiejszy. Wszystko według mojej myśli trzeba popracować, wydać trochę wysiłku i da się wszystko zrobić. Panie prezesie, a jak pan odnajduje dzieci, które potrzebują tego wsparcia? Jak pan poszukuje takich rodzin? Znaczy dzieci, które przychodzą, później biorę troszeczkę sprawdzam, rodzice nie za mocno nawet. Bo to już na mnie, jeżeli stać 500 plus strat rodzinny, dzieciom nie chcemy dać, to wolę sam zakupić gotowy towar i przekazać dziecku, matce dać jakiekolwiek kierować środki finansowe. Czyli woli pan po prostu konkretne produkty? Konkretne produkty, do jedzenia, ale wszystko. Może pan tak oszacować, ilu dzieciom udało się pomóc tak przez ten czas? Bardzo dużo, ciężko, to trzeba było wszystko. Nie jestem w stanie, ale na pewno bardzo dużo. Działania organizacji oraz prezesa, pana Sławomira Zachariasza, nie przechodzą bez echa. Pan prezes wielokrotnie był nagradzany i oznaczany jako człowiek zasłużony.
I tak między innymi w roku 2007 został on oznaczony brązowym krzyżem zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kilka lat później, w 2011 roku, prezydent RP po raz kolejny oznaczył pana Sławomira krzyżem zasługi. Tym razem był to srebrny krzyż, a w roku 2018 prezes organizacji Podaj Dziecku Pomocną Dłoń został nagrodzony medalem zasłużonych dla powiatu bielskiego. Thank you.